Czego uczy mnie Biblia w Jakuba 4:14? Czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. List Jakuba, 4 rozdział, 14 werset. Życie przez Biblię jest przedstawiane jak obłok pary. Czy obserwowałeś kiedyś mgłę albo parę? Jakże na krótko się pojawia. Słońce ją rozrzedza i po chwili już nie ma po niej śladu. Takie jest nasze życie, jest mgłą, która po chwili przestaje istnieć. Pewien mężczyzna leżał na łożu śmierci. Miał 100 lat i do niedawna był zupełnie zdrowy. Teraz leżał jęcząc, wzdychając i narzekając. Nagle krzyknął: żyłem nadaremnie. Co powiem Bogu, gdy przed nim stanę? Ten człowiek tuż przed śmiercią zrozumiał, że zmarnował swoje życie. Jakże wielu ludzi jest podobnych do niego. Na szczęście Biblia nie przypomina nam tylko o krótkim i szybko przemijającym życiu na tej ziemi, lecz przede wszystkim wskazuje na przeznaczenie naszego życia. Nasze krótkotrwałe ziemskie życie stanowi czas, w którym musimy pojednać się z Bogiem, żebyśmy przed śmiercią nie musieli rozpaczliwie wzdychać: żyłem nadaremnie. Ważne jest, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że żyjemy tutaj tylko przez chwilę. Dlatego powinniśmy myśleć o wieczności, gdyż to właśnie w tym krótkim życiu na ziemi podejmujemy decyzję, gdzie będziemy spędzać wieczność. Gdzie będziemy spędzać wieczność po śmierci? Czy u Boga, w Jego chwale, czy oddaleni od Niego w miejscu wiecznych mąk, w wiecznej ciemności gęstej? U Boga może zamieszkać jedynie ten, kto został oczyszczony ze swoich grzechów. Tego nie możemy osiągnąć przez własne starania i wysiłki, lecz tylko przez wiarę w Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Kto Jemu zaufa, ten znajdzie już w tym życiu wewnętrzny pokój, a przy tym pewność, że oczekuje go cudowna przyszłość w niebiańskiej chwale i obecności Bożej. Czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. List Jakuba 4:14.